Uwaga. Bliżej do ściany. Za Rosję! Za pobiedę! Ura! W Chersoniu poznajemy grupę żołnierzy. Od słowa do słowa umawiamy się na wspólny wyjazd w okolice frontu. Następnego dnia rano wyruszamy z Mikołajowa. Jedziemy według wskazówek otrzymanych od żołnierzy. Trasa proponowana przez nawigację nie widzi wysadzonych mostów, zniszczonych dróg i co najważniejsze, rosyjskich pozycji po drugiej stronie rzeki. Z naszym oddziałem spotykamy się kilka kilometrów od ukraińskich pozycji. Można mieć nawet wrażenie, że wieś, gdzie znajduje się ich baza, nigdy nie widziała żadnej wojny. Jest marzec, pierwsze wiosenne dni. Przed wspólnym wyjazdem na patrol obowiązkowy przegląd samochodu oraz lekki posiłek w postaci słoniny, kiełbasy i chleba. Łączność na tym pustkowiu zapewnia nam Starlink. Specyfika frontu południowego jest taka, że tam już widać stronę okupowaną przez Rosjan, dlatego jedna i druga strona musi się tutaj bardzo pilnować. Ten front wygląda na tym odcinku zupełnie inaczej niż w Donbasie. Raczej pozycje nie są tutaj stałe, żołnierze nie są też okopani, no bo jest przecież rzeka. Dużym problemem dla armii ukraińskiej są także drony. Wczoraj w okolicach tej miejscowości, w której się teraz znajdujemy, jeden policjant zestrzelił jednego dnia 5 dronów, normalnych dronów. Więc problem z dronami jest oczywiście tutaj podstawowy, bo z drona to wszystko widać najlepiej. Plus drona. Niemiec przyjął prijom. Plus. Cicho, słychać. Specyfika tego frontu jest nieco inna. Żołnierze nie siedzą tutaj w okopach. Linią rozgraniczenia pozycji jest rzeka Dniepr. Nasz oddział składa się z ochotników z Kijowa, którzy pracują tutaj od końca listopada. Ich zadaniem jest ostrzał pozycji rosyjskich, odsunięcie wroga jak najdalej na wschód i wyłapywanie dywersantów oraz mieszkańców, którzy współpracowali z wojskami rosyjskimi. My towarzyszymy im w patrolu miejscowości nad samym brzegiem Dniepru. To jest rosyjskie jedzenie. Jedzonko. Aha, czyli oni tu mieli po prostu bazę sobie zrobili. Tak, armia rosyjska. Napis. Wszystko rozpierdolili. I poszli. I poszli. Tu już na tej stronie za rzeką widać. Tam już pozycje rosyjskie. To ile to kilometrów? Ну, в одному місці река має 2 кілометри, okay. В одному місці мені. І то є так, що ви йдете на позиції, стріляєте і змінюєте, так, місце? Зміняємо, так, бо вже нас бачили там, не, і потреба.
Kto lepiej uważa, to i dłuższe żyje. Jesteśmy praktycznie nad samym Dnieprem, około 2 kilometrów, stąd znajdują się już rosyjskie pozycje i przyglądamy się jak żołnierze, jak wygląda ich proces dotarcia na same pozycje bojowe. W tym momencie chodzi w armii ukraińskiej o to, żeby jak najdalej od Dniepru odsunąć pozycje rosyjskie. No jest to żmudny proces, bo tak jak Państwo mogą słyszeć, cały czas Rosjanie także dokonują ataków na pozycje ukraińskie i próbują jak najwięcej ran żołnierzom ukraińskim zadać. No i ta droga dojścia właśnie na ukraińskie pozycje, no nie jest wcale taka oczywista i prosta, jak mogłoby się wydawać, że podjeżdżamy na miejsce samochodem, wysiadamy, przejdziemy parę kroków i jesteśmy na miejscu. No tu już tak. Ця вулиця бардзо, видиш, небезпечна, її проштелюють. Тут лепіть довго не стоять. I tam z tamtej strony już widać część okupowaną, tak? Mamy na dole Dniepr. Ty już jego widzisz, to okupowane. Jaka to miejscowość? Nowa Kachowka. To jest Nowa Kachowka, z której rzekomo Rosjanie powoli się wycofują. Tak. To są Niemcy, Niemiec kosomy. Na związku. Pobili chatę, wszystko pobili. Tam nie snimać, bo pobiegłeś. Pił garaża nie ma, kuchni plus z grubą nie ma. Tak, wszystko, zakończam, bo tu już, da. Dobra. Pomańka używają, ja nie znam chłopcy, jak jest nadzieja. No co? Jest, no. W siłach zbrojnych, ZSU. Ja chłopcom dziękuję, ja ich cały rok ich czekał. Wszystko, idem, bo tu niebezpieczne. Dobra. Ludzie tu już przyzwyczaili się, my u wojskowemu. Zobacz, tutaj już... Tu jest normalny kulemet może zaraz po nam pracować. Tu i uważajcie, tu niebezpieczne. Все, давайте з поворотом, бо я не можу вас. Ідемо. Нормально живе, бач? Бабця нормально живе. Добрий день. Сьогодні було спокійно? Ой, ні. Тут спокійно не буває ніколи. Добре, далі там не будемо йти, бо там дуже небезпечно. Тут вже небезпечно. Okay. Ми зараз відповідальні за ваше життя, за вашу безпеку. Ми вас не можемо туди далі. Ну, об'ясніть, Сереж, що артилерія тут різна. Тут артилерія міномет 60. Є кулемет. Ще тим, як вони відповідають, мусимо утекти з тамтон, знаєш? Добре. Їхати на інше місто. Так, на інше місто їдемо, щоб знову працювати. Але це би швидко поїхати, ми, ну, знаєш, ні давні, як я в той пікап залажу. Мені ліпів з тилу, одразу зажучився. Їдете. Та секунда, то вже моє життя, знаєш? Що я швидше зроблю, то вже моє життя. Ваші? То є наші. Kolejnym dużym problemem jest dezinformacja. Jadąc na miejsce, słyszeliśmy, że Rosjanie wycofują się z Nowej Kachowki. Tymczasem wystarczy krótka wizyta, 2 kilometry od tego miasta, by wyraźnie usłyszeć, że rosyjska artyleria cały czas pracuje bardzo blisko nas. Dokładnie nic nie wiadomo. Росики мовлять, це ж спердаляється там, але ми їм не віримо, ми слухались дійсно так, як вони спердаляли. Ну, бомби летіли, всі то, ну, слухали. В день так більш-менш спокійно, а от ближе до ночі вже вони починають вінці напердаляти. А що тут є вашим цілем, цілем українських жовнєжі? Не пустити, вже далі не пустити на свою землю, бронити свою землю і звільнити ту землю, яку вони зараз де сидять, вони зараз на нашій землі сидять, ні? Угу. Не пустити ту зараз і далі піти звільнити свої землі. Угу.
Rozumiem, że teraz cel jest taki, żeby rosyjskie pozycje odsunąć na te 30 km. Dalej, co najmniej, to tak? Minimum. To minimum na 30, co by spoko już przyjdzie na lewy brzeg, z lewej strony rzeki. Ale to jak oni przechodzą z drugiej strony Dniepru? Jak normalne ubranie jak ukraińskie wojskowe, albo jak zwykli mieszkańcy w normalnym ubraniu. I już mogę nawet ci ludzie, którzy w Czeczni mieszkali tu, nie? Im tam za pieniądze dali i oni już za Rosyko. Są różni ludzie, nie? Ci żołnierze w pierwszych dniach wojny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. Najpierw zostali skierowani na front między Chersoniem a Mikołajowem. Później trafili tutaj. Cały czas liczą na jakąkolwiek pomoc. Brakuje dronów i samochodów. Wszystkie niezbędne zakupy realizują z własnych środków i zbiórek. Do wojny zajmował się normalnie na budowie. Pracował sobie spoko. Ostatni czas żył w Monachium, to Bawaria, ziemia. I przyszła wojna na moją ziemię. Musiał bronić. Jak powinienem powiedzieć? To jest nienormalne, ja wiem, co to jest nienormalne, co stało się, ale co by bronić swoją ziemię, to jest normalne. Sytuacja taka, co potrzebujemy samochody, PNV, Night Vision, przylady, binokle optyczne. Wszystko drony, bo drony to jest... День-два ми заживали його.